Siemano, witam widzowie w kolejnym odcinku na kanale. I jak widzicie, jestem przebrany z powrotem. Nie jestem w tym momencie tajnym agentem, ponieważ nie wszyscy mogą wiedzieć, że ja nim jestem, wiecie. Ja muszę się przebierać, to jednak to jest jak zbroja. Zakładasz wtedy, kiedy potrzebujesz, a nie nosisz ją ciągle. To by było bez sensu. Więc ja muszę po prostu traktować ten strój agenta na to, żeby zakładać go na specjalne akcje, a nie chodzi w nim, żeby nikt nie nabrał podejrzeń, dlaczego ja akurat to mam. Dobra, wiecie co, ja nie wytrzymam z tymi różami. Ja je stąd wyrzucam, bo ja już zbieram się do tego któryś dzień, żeby po prostu je stąd wynieść. I nie rozumiem, dlaczego te róże są ciągle przed moim domem i kto mi je tutaj zasadził. Znaczy ja wiem, kto je zasadził i to jest dokładnie ta sama osoba, która mi tutaj dała tego bedrocka i mnie się to totalnie nie podoba. Czy te róże mają w ogóle jakieś zastosowanie? Wydaje mi... A wiem, mają... Ej, dobra, te róże mi się przydadzą. Czekajcie, ja te róże biorę, ja te róże schowam sobie do Ender Chest, one się przydadzą, będziemy mieli więcej beaconów, chociaż i tak widzę, że mam 4 tutaj niewykorzystane. No nieważne, w każdym razie nam się to na pewno przyda. Idę dzisiaj do Dave'a, ponieważ muszę, no akurat Dave'owi to ja muszę powiedzieć o tym, że jestem tutaj na... aż mi się język plącze. Muszę mu powiedzieć, że jestem tajnym agentem przed szefem, Dave'em. Nie można mieć żadnych tajemnic, bo to po prostu by tak nie działało. Jak szef do szefa ma tajemnicę, to jest po prostu to coś się musi zepsuć w pewnym momencie. Więc wiecie, ja muszę mu powiedzieć wszystko, jak wygląda sytuacja, to, że jestem tajnym agentem i przede wszystkim może mu też pokażę właśnie rozbudowaną tą bazę pod łóżkiem taty hejtera. No ale zanim to wszystko, widzowie, to serdecznie was zapraszam na mój drugi kanał Szczypson Plus i subskrybujcie. Subskrybujcie, ponieważ tam już prawdopodobnie mamy 100 000, jak teraz to oglądacie, no bo wczoraj robiłem live'a, więc możecie wbić i zobaczyć. Dobra, ja lecę do Dave'a i z nim pogadać. Dobra, lecimy. To jest kolejna róża, ja nie wiem. Dobra, jak ja widzę, od dzisiaj widzę jakąś różę... Dobra, tych nie rozwalę, bo tych widzieć nie chcę. Dorzucę mu tu jeszcze jedną. Dobra, idę do niego na... Wow. O, już się zakrztusiłem od tej róży. Dobra, schodzimy na dół. Halo, panie Dawidzie. Pyk. Halo. Co to za garniak? A no, bo to mój strój do pracy. Aha, bo ty gdzie pracujesz? A, bo tego taty hejtera. Słuchaj, stary, przyszedłem, stary, no. Muszę z tobą porozmawiać. Co, masz czas, czy nie? Kurde, ja właśnie wychodzę, stary, zaraz, no. Jak wychodzisz zaraz? No idę do pracy, stary, do taty hejtera. A ja muszę z tobą pogadać. Kurde, musimy stary. Może, że teraz tak szybciutko... No, nie, to jest rozmowa na dłuższy... Ja ci muszę więcej, ja ci muszę pokazać coś. To nie może być na... Jak, to, stary, no tragedia, musisz, nie? No jest 10:00. Nie mogę, stary, przeżyć u niego pracę, stary, on mnie zabije. Dobra, a ile ci to zajmie, jak ty tam pójdziesz do niego? Kurde, no nie wiem, no tak, no lekko będzie z 10 minut, no. No dobra, no to ja poczekam, 10 minut to nie ma tragedii. Dobra, no poczekaj, to... Poczekaj, zostań, znaczy, dobra. Bo nie możesz iść ze mną ogólnie, nie? Dobra, okej. Zostań sobie tutaj, dobra. Albo nie wiem, zapasz sobie herbatę, tam masz wodę, masz wodę, czajnik jest na dole, widzimy się, stary, bo ja naprawdę muszę to załatwić, nie? Dobra, ale 10 minut. No około, no może mnie zostawi dłużej, no może na godzinę, nie wiem, stary, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Dobra, będę tu czekał, dobra, leć to zaraz, bo czekaj, jest do pogadania, dobra, okej. Dobra, nara. Dobra, widzowie, mam plan. Idę się przebrać w ten strój agenta. I lecimy za nim. Tam coś się możemy się czegoś dowiedzieć. Ja wiem, że nie powinienem śledzić szefa. Szefa nie powinien śledzić, ale słuchajcie, tu jest szansa na to, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego i wykorzystać potencjał mojego stroju tajnego agenta. Dobra, widzowie, jestem przebrany w tym momencie. Tajny agent w gotowości. Patrzcie, co ja jeszcze zrobię. Jeszcze muszą być okulary tajnego agenta, więc ja w tym momencie biorę te okulary. Pyk. Tajny agent Minecraft, tajny agent. Lecimy. W takim razie musimy pośledzić Dave'a i dowiedzieć się, o czym oni tam będą takim rozmawiać, bo wydaje mi się, że tam mogą być naprawdę dobre rzeczy, które się dowiemy. I takie naprawdę mega przydatne. No więc ja w tym momencie jako tajny agent lecę. Tylko czekajcie, bo mi to trochę zajęło to zmienienie tego stroju. Ja teraz nie wiem, czy oni już przypadkiem nie są na miejscu. Więc musimy lecieć tam jak najszybciej. Ja mam elytrę? Nie mam elytry, ale... Mamy problem. Dobra, czekajcie, chowamy się tu. Widziałem, że tam był Dave. Dobra, gdzie on idzie? On poszedł... On jest za tym sądem, za sądem był. Ewidentnie był za sądem. Troszkę... Czy ja tam widziałem, że on leciał? Czy on tam poleciał? Mi tam coś mignęło. To był chyba on. On chyba poleciał tam już. Dobra, czekajcie, bo ja przez te ciemne okulary ja po prostu nie widzę nic. Ja muszę tak, proszę, patrzeć jak spod byka. Więc ja w tym momencie idę tutaj do góry i musimy wejść tym naszym tajnym wejściem właśnie pod łóżko. Wykorzystamy tą bazę, którą zrobiliśmy w poprzednim odcinku na to, żeby wejść i zobaczyć i przede wszystkim... Widzicie? Jest Dave przed wejściem. Jest tam Dave, dobra, widzę go. Rozglądał się. Dobra, idzie do środka. Przed do środka. Akcja, grawitacja. Uwaga, robimy tak. Fajerwerki, pyk, tu musimy wylecieć do góry. Lecimy naokoło i teraz tak, po cichaczu. Lądujemy w tym miejscu. Pyk, tutaj mamy tą naszą... Dzień dobry! Słyszę ich. Dobry, panie tato. Co dzisiaj? Mam jakieś specjalne zadania? Coś tam? Bo tak mi się śpieszy trochę, powiem szczerze dzisiaj. Dobra, czekajcie, ja się tu muszę podbudować jakoś tu. Proszę pana, miałem dzisiaj mało miejsca, znaczy mało czasu, no. Ogólnie, mało miejsca w dniu. Dobra, żeby tak szybko dzisiaj tutaj wszystkie zadania rozwiązać, bo wie pan jak to jest. Jak widzisz, dzisiaj synek nawet w domu jest. Aha, synek! Cześć, Hejter! Siema! Cześć! Idę spać! Spoko, dobranoc. Co mamy robić? Dobra, słuchaj, ogólnie dzisiaj jest tak wygląda sprawa, nie? No. Dzisiaj mamy sobie do pogadania. O czym do pogadania? Dzisiaj nie jesteś w pracy, nie? Dzisiaj jesteś na spotkaniu biznesowym, rozumiesz? Okej. No to dobra, spotkanie biznesowe, nie wiem o co chodzi totalnie. Wiesz dobrze, o czym ci powiedziałem ostatnio, tak? Tak, no tak. Znaczy zależy co. Powiedz mi tak. No? Czy ty jesteś świadomy, co by się stało, gdybyś komukolwiek powiedział, że mam tam swój składzik broni? Ale pan we mnie nie wierzy. Jakiej broni? Nie interesuj się, rozmawiałem dorośli. Idź stąd. Ale... Ja nie mogę. Do wyra! Szybko, dobrze robię? No, cześć. Dobrze, co tu się dzieje w ogóle? Co jest grane? No, po prostu, bo nie wiem, czy mnie rozumiesz. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Chodzi mi o to, że... To jest sekret, to jest największy sekret, jakikolwiek możemy mieć sekret. Czemu on się patrzy przy siebie? Nie no, niech pan idzie to załatwić, no nie? Niech pan to załatwi jakoś, no. Dobra, idę. Szlak zaraz trafi, no. Co tu się dzieje? Co ty tu robisz? Wyjdź stąd, idź stąd, wypadł stąd! Co robię? Idź stąd, stary, zaraz nas przyłapie i coś będzie... Po to jest ta baza, stary. Plan się sypnie, stary, plan się sypnie, co ty robisz? Nie, zostaw mnie! Przepraszam, że nie będę. No, właśnie. Wróćmy do tematu. Dobra, wróćmy do tematu. Chodzi mi o to, że po prostu to jest największy mój sekret, jakikolwiek miałem, rozumiesz? Tak, ja rozumiem. No tak, wiem, gdzie jest składzik broni, no tak. Tak. Jeśli komukolwiek powiesz, nie? Jaki składzik broni? Pan we mnie w ogóle nie wierzy. Ale tak w ogóle już. Wierzę, ale zobacz, tam masz te takie głowy, nie? No tak. I tam na tym bułką jest bedrock, to na tobą będzie 2 razy bedrock. Jak mi komuś ale spokojnie, przecież mamy umowę. Co to znowu było? Co to było? Jakieś takie bicie, słyszał pan to? No, słyszałem. Złodziej! Złodziej gdzieś tu jest, dobra, ogarnę to. Widzę go, dobra, mam delikwenta. Leży tu, tu jest złodziej. Uciekam, dobra. Pan zobaczy, nie? Ja stąd wychodzę. No. Ja tu nie chcę być, schodzę na dół, dobra, koniec, ja już mam dosyć, ja już wiem, co miałem wiedzieć. Tu jest tak ciemno, ja nic nie widzę, o nie, ja będę w tych ciemnościach musiał wracać tyle czasu? Nie, najgorzej, czekajcie, dobra, mam pomysł. Dobra, to jest plan, będziemy sobie oświetlać strzałami. Dobra, to jest sposób, żeby wrócić. Dobra, wychodzę stąd. On nie najgorzej, Dave zobaczył mnie. Dave mnie zobaczył, to jest najgorsze, co mogło się stać. On wiedział o tej bazie, więc on na nią był bardziej wyczulony, a oni mnie nie zauważyli, to o tyle dobrze. Ale no nie jest dobrze, o nie, ja już czuję, że będzie miał problem do mnie o to. Ale dobra, przynajmniej posłuchaliśmy o broniach. Bronie to jest bardzo ważna informacja, ja w poprzednim odcinku mówiłem wam, widzowie, że ja potrzebuję broni jako tajny agent. Więc skoro Dawid wie, gdzie jest broń od taty hejtera, jestem w stanie ją zabrać, żeby moje bycie tajnym agentem nabrało sensu, wiecie o co chodzi, to jest bardzo potrzebne. Dobra, doszliśmy tutaj na koniec, wychodzę z tej bazy. I wracamy z powrotem do domu Dawida, bo ja już się nawet nie przebieram, on już wie o mnie. On już wie, to już nie ma sensu się nawet przebierać, już powiem mu i tak to miałem mu powiedzieć. Więc dobra, uwaga, lecimy tam. Dobra, teraz tak, muszę się tam dostać w miarę szybko, więc lecimy tędy. Pyk. Ja już ściągam okulary, bo ja już jako tajny agent już teraz nie muszę być. A jak jest ciemno w Minecraft, to jeszcze nic nie widzę. Dobra, wracam do domu, do Dave'a, ja nie wiem. Jak on tam przyjdzie, ja czuję, że mnie będzie obrażał, będzie na mnie brzydko mówił, bo to, no nie, no ja odwaliłem tutaj liwę, teraz straszam, on już jest na chacie. Siema, Daveson. Czy ty jesteś normalny, człowieku? Przecież on by nas prawie nakrył. Ale nie, no właśnie, ale po to była ta baza, stary. Jak oceniasz mój strój tajnego agenta? Ale no bardziej się w oczy rzucać nie da, no. No jak się bardziej nie da? Okulary dla niepoznaki. Fajne okulary dla niepoznaki, kontrastują z tą bułą, widać je na kilometr. Człowieku, ty jesteś niepoważny, przecież prawie cię widział. Gdybym go nie odciągnął wtedy od tego hejtera, to by cię złapał. Ale dało radę, stary, ja byłem, sprawdziłem, baza działa i przy okazji, słuchaj, nie wiem czy wiesz, ja ci powiem, bo ja dzisiaj ciekawą rzecz podsłuchałem, dotyczącą broni. Jaką? Broń, tata hejtera ma broń, wiesz? I tam taki jeden, zielony, Dave się nazywa, może kojarzysz, wie gdzie ona jest. No wiem stary, ale to miałem ci powiedzieć. Stary, ja jestem tajnym agentem, ja potrzebuję broni, rozumiesz? Ja muszę mieć spluwę, tak? Wiesz, ja muszę się bronić. Ale ty nie powinieneś tego robić w taki sposób, przecież jak on by cię zobaczył, to by wiedziałeś, że ty już jesteś na bedrockowej liście. No wiem, no ale... No to jakby cię zobaczył w jego domu, to byś już kurde nie był na palionowie, człowieku, tylko dlatego... po drugie byś kwiatki wąchał od domu. Dlatego ja się muszę bronić, ja potrzebuję broni, stary, musisz mi powiedzieć, gdzie ta broń jest, ja muszę ją zdobyć. Dobra, jesteśmy w stanie to zrobić. Tak? Obmyślimy cały plan jutro, calusieńki. No dobra, jutro, ale obiecujesz. Tak, obiecuję. Dobra, ogarniemy tą broń. Dobra, to ja jutro przyjdę. Postaram się przygotować jakiś sensowny plan. Dobra. I razem zaatakujemy i zdobędziemy broń. Ale stary, jak coś wyjdzie, że to my, to jest koniec. Nie wyjdzie. No stary, ja okulary, jestem incognito, rozumiesz? Patrzysz, że mam... Widzisz jaką mam klatę? Jestem... bezpieczny. Ten pancerz cię nie ochroni przed bazuką, zdajesz sobie z tego sprawę. No dobra, bazuką nie, ale no właśnie, on ma bazuki i kilka innych broni. Dobra. Okej, dobra, słuchaj, ja przyjdę jutro. I pomyślimy. W sensie, no pomyślimy. Przyjdź w sekrecie. Dobra, przyjdę w sekrecie, obiecuję. Przepraszam, że naraziłem dzisiejszą operację na coś takiego. A i ten nas podsumuje. Nie ma problemu. No ale no, goście zaraz załatwi delikwenta. Dobra, trzymaj się, elo. Dobra, widzowie, wracam na chatę. Ja nie mogę. Jutro będę... No nie wiem, czy jutro, ale mam nadzieję, że jutro już będę porządnym tajnym agentem i będę miał swoją prywatną spluwę.